dzisiejszym filmie obejrzymy sobie dziwne, straszne, nielogiczne filmiki z Minecrafta, dlatego mordo, zostaw łapę w górę, zasubskrybuj ten kanał, a my lecimy. Okej, co tutaj się wydarzy? Czemu Steve ma na głowie... O my gy, w niego uderzył piorun i został naelektryzowany i wybuchł. Co jest? Tutaj mamy Ender Dragona, który sobie elegancko, jak możecie zauważyć, fruwa, jak zawsze. Steve ubrał chesta zrobionego z łóżek. Teraz się w jakiś dziwny sposób kręci, patrzcie jak szybko. Co jest? On wystrzelił jak pocisk. Pokonał Ender Dragona. Dobra, co tym razem? Co my tutaj mamy? Ej, co to są za dziwne bloczki? Ej. Wytyfy. O nie, czy to będzie to, co ja myślę? O nie! On przeciął swojego kumpla na dwie części i teraz jest dwóch Steve'ów, patrzcie! Co jest? Co tu się dzieje? Steve ma kowadło i jest na jakiejś tutaj wyskoczni i jest tu też zombiak. Okej, czyli on chce zabić kowadłem zombiaka, ale on go nie pokonał, tylko zombiak się zmienił i rozciągnął, okej. Dobra, Steve bierze wiaderko z wodą. Czy on będzie robił wiadro challenge? Tak, to będzie wiadro challenge, ewidentnie. Ewidentnie to będzie wiadro challenge, ale patrzcie z jakiej wysokości w ogóle, wow. Czy ta lawa właśnie się przesunęła? Okej. Dobra, są bagna i są żaby. Ja już wiem, co tu się będzie działo. Żaba zrobi coś porąbanego na 100%, tak jest zawsze. Steve wziął żabę i ją zjadł i sam się zamienił w żabę. Teraz zjadł. Okej. Co tu się wydarzyło właśnie? Jest coraz dziwniej, jest naprawdę coraz dziwniej, ale okej. Tym razem Steve, jak możecie zauważyć, przemierza świat i rozwala sobie drewienko i te drewno nagle rośnie i cały czas rośnie do góry. Wytyfy! Nigdy nie widziałem tak wielkiego drewna w Minecraft. Jak już przy drewnie jesteśmy, znowu jest zbierane drewno. Tylko tym razem, jak możecie zauważyć, te drewno jest w miarę normalne, bo nie rozciąga się w nieskończoność. Tylko jak możecie Nawet nie wiem, co powiedzieć, serio. O, jaki domeczek tutaj zbudowany, ładny. Są bloki żelaza i jest robione wielkie wiaderko, wow. Ale ono jest serio ogromne, patrzcie to. I co, i omygy, on schował do wiadra krowę. Czy on te wiaderko, o nie, nie gadaj, że on wypije to wiaderko i zamieni się w krowę. W tej serii jest wszystko możliwe. Tak jak mówiłem, tak się też stało. Boż, moja głowa. Znowu N i jest pokonany smok, bo jest jajko, ale jest wyłączony portal, jak to jest możliwe? Oh no! Oh no! Najgorzej, Enderman zarąbał jajko! A, ale został pokonany. Ale jajko zniknęło! Okej, jest zbierane tutaj drzewo, jak możecie zauważyć, i jest też wioska villagerów, i jest villager, i za nią podąża krowa w jakiś dziwny... Co jest? O co chodzi? 64 sztabek żelaza i jak możecie zauważyć, jego kumpel coś kraftuje. Co on kraftuje? Aha, on mu rzucił to żelazo. Co on zrobił? Bo tutaj jest jakieś... Aha, zrobił wielkie wiaderko z wodą i zabrał całą wodę z tego bajorka. Wow. Okej, znowu tych samych gości idzie i... Znowu jest rąbane drzewo, okej. Jest rąbane drzewo i jego ziomeczek też rąbie drzewo. I co tutaj się wydarzy, bo oni będą pewnie coś krawcić. No bo jakby po co zbierać drzewo, nie? Jak nie do krawcenia. Aha, on posadził drzewo na piasku. Tak się da? Chyba nie. A czym tutaj nas zaskoczą? Uwaga, czym tutaj nas zaskoczą? Jest koń bez siodła, który w jakiś dziwny sposób się zachowywał. Są dawane tutaj kwiatuszki i czy na te kwiatuszki będą dawane bloki? O to tutaj chodzi. Wydaje mi się, czy on po nich przebiegnie. On po nich przebiegnie. On po nich przebiegł. Jak to jest możliwe? To powinno być nielegalne w Minecraft. Czy co jest? Ale tamten nie mógł przebiec. Okej, wy. 4 diamenciki. Widzę naprawdę nieźle, nieźle. I schodzą sobie w dół po kolejne diamenty, które tutaj znaleźli. Gratulacje, Steve. Gratuluję dobrego dropu diamentów. Ej, co go podpaliło w zasadzie? Ej, nie gadaj, że teraz z diamentów wypadł węgiel. Okej. Jak to się stało? Nie wiem. I co, i z węgla wypadną diamenty? Wytyfy! Tym razem dwójka Steve'ów biegnie sobie po pustyni i zrobili sobie tutaj trzcinę cukrową, ale ta trzcina jakoś tak nagle się urosła do góry. Nie rozumiem. Dobra, tym razem jest parkour. Oh yeah, są tutaj, jak możecie zauważyć, drabinki, trapdory. Aha, i oni pokazują, że w ten sam sposób można przechodzić po tym. O lol. Ej, ale tak się już nie da przecież. Co jest? Ej, serio to tak działa w Minecraft? Ale drabinki są chyba lepszym sposobem na przemieszczanie się niż trapdory, bo jakby nie patrzeć na trapdory, musimy wydać więcej drewna niż na drabinki. Wiecie, o co chodzi? Ale tutaj to ja tego troszeczkę
nie rozumiem. Dobra, dwóch Steve'ów jest w kopalni. W kopalni jeszcze ich dzisiaj nie było, więc zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Okej, oni się budują do góry. No ale dobra, oni sobie przemierzają ten cave w poszukiwaniu diamentów i właśnie go znaleźli, bo znaleźli gracza, który... Co jest? Rozwalają go i on znika i wypadają z niego diamentowe bloki. Okej. Chciałbym spotkać takiego gościa na swoim świecie, serio. Znowu pustynia. O, ale na pustyni, patrzcie. Znaleźli jakąś dziwną skrzynię, dużą skrzynię na pustyni. Takie rzeczy się nie zdarzają codziennie. Ej, ja widziałem tam niewidzialnego gościa, bez kitu. Czemu on się odwrócił nagle do tyłu? Co jest? Skąd ten villager się tutaj pojawił? Skąd on ma villagera i to w dodatku w ręce? Nie, nie, nie jedz go, proszę. On się zamienił w villagera. Ej, nie rozumiem tego. Dlaczego on się zmienił w villagera i on biegnie do wioski. Co jest? To nie jest na moją głowę, serio. O, jest kopany tutaj iron. Piękna sprawa. Jest kopany tutaj. Cyk, cyk, cyk. Elegancko. 15, 16 ironu. Oh my gosh. O, 18 już. Mega dobry wynik. O, jeszcze więcej ironu. Pięknie, pięknie. Ale dobra, Steve idzie dalej. Ale nie, on znalazł pochodnię, która była zbugowana. Widzieliście? Ta pochodnia lewitowała mocno. Ale dobra, on idzie dalej. Czy on coś w tej kopalni spotka dziwnego? Bo jakby... Inaczej. Na pewno spotka coś dziwnego, no bo jakby nie byłoby tego wtedy w tym filmie. Tylko pytanie, co to będzie, bo ja się zaczynam obawiać, że to będzie coś strasznego. Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, on idzie w stronę lawy. O nie, wow, wow, wow. Ej, serio, wystraszyłem się trochę, nie? Jest kopany piasek. Co oni tutaj robią? Co oni na tej pustyni tutaj robią? Bo jakby nie rozumia, nie rozumia. Chodzą sobie po prostu po piaseczku i rozwalają kaktusy. Dobra. On teraz wchodzi sobie do wody i no płynie, płynie siną w dal, jak gdyby nigdy nic, no wszystko rozumie, okej. Rozwalają sobie tutaj trzcinę cukrową, dlaczego jego kolega lewituje? Jest mi ktoś w stanie to wyjaśnić, ty, ale on biegnie dalej po prostu. Co to było, czy to był lag, czy to były cheaty? O, tym razem są w wiosce villagerów i co w tej wiosce villagerów będą robić? Mają stack emeraldów, więc oni ewidentnie przyszli załatwiać tutaj jakieś interesy, tylko pytanie teraz jakie? Okej, on mu wyrzucił emeralda, on go złapał. Co dalej? Co tu się dzieje? Aha, on mu wysypał wszystkie teraz te emeraldy. Czy on mu wyrzuci też te wszystkie emeraldy? Nie rób tego. On to zrobił. On to zrobił. I co? I dostali stack emeraldów za stack kobla. Brzmi jak super plan. Wow, co to za elytra? Co to była za zbugowana elytra? Patrzcie, jak on lata. Co jest? Ej, mu się nie otwiera elytra. To jak on lata? O co chodzi? Patrzcie to. To wygląda jakby latał na game modzie w sumie. Ale nie do końca tak się da, więc zastanawiające. Wracając sobie z rąbania drewna, jak możecie zauważyć, tu jest jakaś znowu skrzynia. Czy on ją otworzy? Czy on otworzy tą skrzynię? Nie otworzył jej, on poszedł do kurczaków. Co robi farma kurczaków tak po prostu na środku niczego? Bez domku ani... To jest zastanawiające. Czy on zrespił znowu villagera? Okej, i co tym razem? Aha, okej, czyli teraz będzie wymianka. On zdobył 8 ja... Co jest? Ej, czajcie takiego kurczaka spotkać na swoim świecie? Wow! Mocno jakiś wkurzony villagero kurczak. Ulala, patrzcie ile tutaj ród. Ej, czekaj, czekaj. Czy on właśnie rozwala bardzo szybko drewno mieczem? Jak to jest w ogóle możliwe, że... Okej. Ej, on rozwala wszystko mieczem, czajcie? Wszystko. Wszystko rozwala mieczem z taką samą prędkością. I to żelaznym mieczem. Coś tutaj ewidentnie poszło nie tak. Albo to jest jakiś cudowny miecz. Chciałbym taki miecz w Minecraft. Please, dajcie mi go. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał odcineczek. Jeżeli tak, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał po więcej tego typu materiałów i co? Na sam koniec tego filmu pragnę wam przypomnieć o moim komiksie, który możecie sobie kupić z linku w opisie. isupremwk.titres.com. Super nagrody do wygrania, więc... Więc to by było na tyle. Widzimy się już jutro. Elo! Pau!